Także witam, kochani, w ostatnim dniu roku szkolnego 2016-17 w Berei, ponieważ rzeczywiście dzisiaj mamy ostatnie zajęcia przed wakacjami. Będziemy finalizować, ja będę finalizował kurs Tożsamość Ucznia Chrystusa, a po południu Jeremiasz Podstawy Archeologii Biblijnej. Także mamy przed sobą ostatnie podejście. Pomodlę się. Proszę Boże o Twoje prowadzenie dzisiaj na ten czas tego studium Twojego Słowa. Dopomóż, aby to było dla nas pokrzepieniem, zbudowaniem, ale też otwierało nam nowe drogi poznawania Twojego Słowa. Też jest tam potężna głębia, którą Ty zawarłeś dla nas. Daj nam Boże siły, wytrwałość do tego, byśmy dociekali Twoje Słowo i by one miało na nas taki przemożny wpływ, by nas przemieniało, byśmy mogli odbijać ten wzorzec, który mamy w Tobie, na ile to jest możliwe. Prosimy o Twoje błogosławieństwo, Twoją opiekę w tym wszystkim, Twoje prowadzenie. Amen. Tożsamość ucznia Jezusa 5, nazwałem tak ogólnie cały ten temat pielgrzymka do domu Ojca. Bo w zasadzie po co żyjemy? Bo to jest pytanie. Na samym początku mówiłem, że są właśnie takie trzy pytania, fundamentalne pytania o sens. Sens życia, sens istnienia. To jest skąd się tu wzięliśmy, po co tu jesteśmy i dokąd zmierzamy. O tym, zresztą podsumuję to jeszcze na koniec, o tym skąd się wzięliśmy, mówiliśmy już trochę, po co tu jesteśmy, to również. No i teraz dokąd zmierzamy, nie? Jaki jest sens, cel, kierunek naszej pielgrzymki. Używam słowa pielgrzymka, ono jest może troszkę archaiczne dzisiaj, ale jakoś tak się wpisuje w świadomość i dla mnie pielgrzymka ma takie ciepłe znaczenie, więc lubię się nim posługiwać. No paradoksalnie powiem, że pielgrzymka, o której mówimy, nie oznacza przemieszczania się z miasta X do miasta Y. Bo można być w jednym miejscu i uczestniczyć intensywnie w tej pielgrzymce. Więc to nie chodzi o przemieszczanie geograficzne, tylko przemieszczanie w rozwoju, w wierze, w miłości, w poznaniu, w relacji z Bogiem, z bliźnimi. I to jest ta droga. Jesteśmy dojrzalsi, coraz bardziej wyposażeni do tego, by służyć Bogu, sprawie Jego Królestwa, być zachętą, wsparciem dla bliźnich. Ta pielgrzymka, ten wzrost, ten rozwój, to jest jakimś naturalnym, co się wpisuje w obraz ucznia Chrystusa. Bo jedno z podstawowych znaczeń słowa uczeń to jest ktoś, kto chodzi do szkoły i pobiera naukę. W tym naszym sensie my jesteśmy stale uczniami, stale pobieramy naukę i słowo uczeń najpełniej, wydaje mi się, opisuje to, kim jesteśmy jako Boży słudzy. No więc uczeń przyswaja wiedzę, ale tu nie chodzi o to, żeby tylko mózg upęczniał od teorii takiej czy innej, ale tu chodzi o to, żeby te rzeczy przekształcać w praktykę dnia codziennego, w życie po prostu. I jak się uczciwie spojrzy na siebie, to każdy ma świadomość, że w tej materii tego duchowego rozwoju, w tej swojej pielgrzymce ma wiele do zrobienia. Jest w Biblii sporo takich fragmentów, które to pokazują. No, dzisiaj z ograniczenia oczywiście czasu nie będę w stanie, bo to jest potężny temat. Jest w liście Piotra na przykład obraz pielgrzymki. Zaczyna się od czegoś, dodaj do tego to, tamto, tamto, tamto i no, finałem jest miłość. Nie? Także, ale to jest właśnie droga. To nie jest droga do pieszej wędrówki, tylko do duchowego rozwoju. Nie? Żeby tego nie przeoczyć. Jak się mówi o pielgrzymce, żeby nie myśleć o jakiejś fizycznej wędrówce, bo to dzieje się w sferze innej. Dzisiaj będę chciał w pierwszej części pokazać tą drogę na przykładzie przybytku właśnie. To może będzie też mały wstęp do wykładów Rudolfa Szczypki od września. Ponieważ przybytek, jak się na niego spojrzy, to on jest obrazem drogi.
On jest obrazem drogi ucznia Chrystusa do domu Ojca. Nie? Więc jak myślę o pielgrzymce do domu Ojca, to automatycznie mam przybytek. I te elementy, które są wewnątrz przybytku, one są pokazują, jak, w jakim kierunku idziemy na tej drodze. I myślę, że rozumienie przybytku może być punktem wyjścia, bo każdy element przybytku to znowu jest pojemny temat biblijny, który można niezależnie w ramach jakichś tam osobistych dociekań rozwijać, bo to są naprawdę duże, duże i ważne tematy. W kategorii, jak ja kiedyś mówiłem o kolorach w Biblii, to jest kategoria o drodze. Nie? Czyli teksty na czerwono, na przykład na czerwono, ja mam na czerwono, że to dotykają mnie, to jest coś, co jest dla mnie. To jest tekst, mówi o jakiejś zasadzie, maksymie, ja mam to zrobić, po prostu. Nie? I Biblia powinna być pełna tych czerwonych treści. Oczywiście są żółte i niebieskie, już nie będę wspominał, co to jest, bo każdy pewnie już wie, bo mówiłem o tym wielokrotnie, ale czerwony o drodze, czyli to, co ja mam zrobić, no to uważam, że to jest no, ten trzeci obszar, najważniejszy w moim odczuciu, jeśli chodzi o to, po co czytam w ogóle Biblię. A kto pamięta pierwszy i drugi? No i Chrystus ogólnie. Chrystus Biblii. A żółty? Bóg, Jego osoba i dzieło. Po prostu Biblia, najważniejszą w Biblii jest to, że odsłania nam autora, osobę, przymioty Boga. No to nie może być nic ważniejszego, że mamy księgę, która odsłania Najwyższego. No kochani, to jest wielka rzecz. Więc uczeń Chrystusa szuka tekstów, które o Bogu mu opowiadają. Opowiadają, kim On jest. To jest no, absolutnie pierwsza ranga. Chrystus, no Biblia jest, mówimy, chrystocentryczna. Od samego początku, od Księgi Rodzaju. Zbawienie w Chrystusie jest akcentowane i ono idzie przez całą Biblię do Apokalipsy włącznie. No i ten trzeci obszar, o drodze, czerwony, do zastosowania osobistego. Ja widzę, że poza tymi trzema, wiadomo, że jest cała gama tematów, kwestii różnych, ale one są jakoś podporządkowane tym trzem. Tak mi się wydaje, że bez tych trzech nie ma w zasadzie dobrego studium Biblii. Jeśli się tylko myśli o teorii na jakiś temat, to nie o to chodzi. Bo można być bardzo biegły w teorii, ale niekoniecznie być uczniem Chrystusa. Kilka tekstów na początek. Ten Jana 14,6, który mówi, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. Podobał mi się taki krótki komentarz do tego. Pan Jezus jest tym, który zaprasza do wejścia na drogę. Pan Jezus jest tym, który towarzyszy w drodze. I Pan Jezus jest tym, który przywita na końcu tej drogi. 1 Piotra we wstępie jest bardzo wiele też pięknych słów na ten temat. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według swego wielkiego miłosierdzia odrodził nas do nadziei żywej przez powstanie Jezusa Chrystusa z martwych. Do dziedzictwa niezniszczalnego, niesplamionego i niewiędnącego, które zostało zachowane w niebiosach dla was. To jest to dziedzictwo, przy którejś części naszego kursu mówiłem o tym dziedzictwie, jakie mamy wspaniałe dziedzictwo w Chrystusie. Dzisiaj na koniec jeszcze o tym co nieco wspomnę. No i jeszcze taki tekst z Kolosan. Z powodu nadziei odłożonej wam w niebie, o której już słyszeliście w słowie prawdy Ewangelii. To taki, mówię, wyrwane teksty z kontekstu, które pokazują ten sedno naszej pielgrzymki. Witamy serdecznie. Dom Ojca. Właśnie, dom Ojca, w jakimś sensie każdy ten tekst bezpośrednio czy pośrednio o nim mówi jako cel naszej pielgrzymki duchowej i jako coś, co jest przedmiotem naszej pracy, naszego starania, takiego krzątania się każdego dnia. I myślę, że wpisuje się w to bardzo idea modlitwy pańskiej. Powiem, że ten tekst z Ewangelii Mateusza, 6 rozdział 9 do 15, który
z jednej strony jest najbardziej znany chyba ze wszystkich tekstów, jakie są w Biblii, znany na pamięć przez miliardy ludzi, bym powiedział, nie? No, okazuje się, że gdy się bliżej temu tekstowi przyjrzeć, to on jest bardzo naładowany. Kiedy w Krapkowicach, bo w Krapkowicach mam regularnie spotkania przy Ewangelii Mateusza, to przy modlitwie Ojcze Nasz, ja nie wiem, czy 4 czy 5 spotkań nie było, tylko wokół tej treści, nie? Chcę pokazać no, wielkość tego tekstu. To jest tekst w niezwykle małej formie, a takiej potędze treści, chyba takie słowo jest adekwatne, w takiej potędze treści. Oczywiście dzisiaj powiem tylko ogólnie w tym naszym kontekście, bo jeśli mówimy o drodze do domu Ojca, to w modlitwie Ojcze Nasz wyrażamy pewne intencje, które wpisują się w tą pielgrzymkę. I myślę, że jak spróbujemy się nad tym zastanowić, to rzeczywiście tak jest. To nie jest tylko nawet ten fragment przyjdź królestwo Twoje, to nie jest tylko patrzenie na eschatologiczny wymiar. Nie? Modlę się przyjdź królestwo Twoje, to tak mi tu jest źle, Boże, no niech to Twoje królestwo wreszcie przyjdzie, niech się skończy to wszystkie, to całe, wszystkie przykrości, wszelkie zło, które się dzieje. Nie? I gdybyśmy spłucili, to nie znaczy, że tego wymiaru tam nie ma. Ten wymiar tam jest, ale w moim odczuciu na trzecim miejscu. Ale to za moment. Natomiast w budowie tego tekstu zaskakujące jest to, że po amen, proszę zauważyć, że amen jest w 13 wersecie, to widać, a po amen jeszcze jakbyś rykoszetem krótki komentarz do tego, co przed chwilą jest powiedziane o modlitwie pańskiej. Czyli jest modlitwa, nasz Ojcze w niebiosach, niech będzie uświęcone Twoje imię, niech przyjdzie Twoje królestwo, niech się dzieje Twoja wola jak w niebiosach, tak i na ziemi. Daj nam na dzisiaj naszego codziennego chleba i odpuść nam długi nasze, jak i my odpuszczamy naszym dłużnikom. I nie wprowadzaj nas w próbę, ale uratuj nas od zła, ponieważ Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki. Amen. Amen. I po amen. Jeśli bowiem odpuścicie ludziom ich upadki, odpuści wam Ojciec wasz niebieski. Gdybyście jednak nie odpuścili ludziom ich upadków, to i Ojciec wasz nie odpuści upadków waszych. Tak jakby po amen jeszcze jest komentarz, co tam ważnego było w tej modlitwie. Nie? A w modlitwie było, odpuść nam nasze winy czy długi. Tutaj jest, bo to jest ten sam termin, który wina w kategorii długu, bo myślę, że tak trzeba spojrzeć na to. To jest dobrze oddane, jak my odpuszczamy. Nie? Więc, ale po kolei. Powiem, no nie chcę się dzisiaj zatrzymać przy tym, bo chcę przejść przez rozumienie elementów przybytku, które są drogie, ale ponieważ modlitwa Ojcze Nasz bardzo się wpisuje, bo krótko mówiąc, tutaj to, co prosimy, to prosimy o to, abyśmy mogli być tymi, którzy uczestniczą w pielgrzymkę do domu Ojca. Modlitwa Ojcze Nasz to jest w gruncie rzeczy modlitwą o to, by być takim, jakim Bóg chce, abyśmy pielgrzymowali. W momencie, kiedy już zaczęliśmy mówić o tej właśnie pielgrzymce, kilka slajdów wcześniej, cały czas mi chodziła po głowie jedna taka, jeden wymiar, który myślę, że cały czas jakby, no czasami chyba po prostu wydaje się on z jednej strony oczywisty, a z drugiej strony po prostu myślę, że cały po prostu nie artykujemy. Wymiar społeczny. Bo ta modlitwa w sumie właśnie odpuść nam, jak my jedni drugim. Czyli pokazane jest, że właściwie Bóg coś projektuje, co ma ostatecznie, na przykład właśnie przez tą naszą osobistą pielgrzymkę duchową wewnątrz, jednak prowadzić do określonej jakości, jako relacji. Społeczności, relacja, tak. Co nie? Więc to jest coś, co moim zdaniem tak. Tutaj po prostu ewidentnie przy tej modlitwie wyłazi z dużą siłą i właśnie ten 14, 15, który potem mówisz, jeśli bowiem nie odpuścicie ludziom, tak, no to w którymś momencie znowu w jej zamyśle jest to, żeby ten wymiar królestwa, pogodzeni ludzie, jednak się w końcu spełnił i zaczął po prostu normalnie funkcjonować między minimum uczniami. Tak, na tym marginesie mówiąc, to było przedmiotem całego spotkania poprzedniego. Dokładnie ten wątek, ten wymiar bycia we wspólnocie, bycia w ciele, służenia sobie nawzajem. Tam była puenta między innymi, że jesteśmy po to, by służyć.
Gdzieś to Jana przytaczałem sporo wówczas. To jest jedno z takich tekstów. Przeszliśmy ze śmierci do życia, bo miłujemy braci. Ja zadałem takie dosyć zaczepne pytanie. To jak to? Jesteśmy zbawieni przez krew Chrystusa, czy przez to, że miłujemy braci? Miłość do braci jest tutaj w kategorii pokazana, że prowadzi ze śmierci do życia. Chrystus też? Nie, zadałem pytanie to tak, żeby uświadomić sobie wagę zagadnienia. Bo jeśli człowiek nie miłuje brata, to po prostu krew Chrystusa nic w nim nie zrobiła. Po prostu nic w nim nie zrobiła. To jest niejako efekt tego. No dokładnie, dokładnie. Wynik nowonarodzenia, wynik miłości Boga. No tak. Tak. Nie? Więc dlatego, ale widzicie, to jest aż tak, aż tak powiedziane, nie? Że przeszliśmy ze śmierci, bo miłujemy. A jak nie miłujemy, no to sorry, jesteśmy w śmierci. Zresztą taka jest konkluzja nieco dalej w liście Jana. Dokładnie wiesz dalej. Nie? Więc idźmy do modlitwy. No, już widzę, że czas się nam bardzo kurczy, przepraszam. Nasz Ojcze w niebiosach, nie będzie uświęcone Twoje imię, nie przyjdzie Twoje królestwo, nie się dzieje Twoja wola, jak w niebie, tak i na ziemi. Chciałbym te trzy elementy tak scalić jako synonimiczne, bo wydaje mi się, że one są synonimiczne. Poruszają może subtelnie jakieś niuanse gdzieś tam różne, ale pewien kierunek. Co to znaczy? O co ja właściwie proszę, kiedy modlę się, żeby imię Boże było uświęcone? Po pierwsze trzeba stwierdzić, że Bóg jest tak święty, Jego imię jest tak święte, że świętsze być nie może. Bóg jest święty w najwyższym stopniu. Więc jak się modlę, święć się imię Twoje, no to o co się modlę? No jest święty w najwyższym stopniu, świętsze nie będzie. Nie? I tutaj się otwiera furtka. Aha, święte obiektywnie jest, ale subiektywnie niekoniecznie. Więc pierwszy wymiar, jaki ja widzę w modlitwie pańskiej, to Boże, spraw, aby Twoje imię było dla mnie święte. Żeby Twoja świętość uzewnętrzniała się w moim życiu. Ponieważ moje życie często nie odzwierciedla Twojej świętości. Więc Boże, proszę, by Twoje imię dla mnie było święte. Jak ono jest święte w najwyższym stopniu, obiektywnie, niech dla mnie będzie święte w najwyższym stopniu. W drugim aspekcie, niech przyjdzie Twoje królestwo. No to już mówiłem, ten wątek eschatologiczny akcentujemy przeważnie. Ale znowu, ta sama idea. No, jak ma przyjść królestwo Twoje, to gdzie ono ma przyjść najpierw? Do mnie osobiście ma przyjść najpierw. Ma przyjść do mnie osobiście. Czyli jak ja mogę przyjść królestwo Twoje, to Boże, dopomóż, abym ja umiał poddać każdą dziedzinę swojego życia Twojemu panowaniu. To jest dla mnie podstawowy i pierwszy sens tych słów w modlitwie pańskiej. Bo jak myślimy tylko eschatologicznie, to taka modlitwa jest taka, gdzieś coś tam na kiedyś, nie, coś tam w oddali, a to tu i teraz. Boże, chcę, żebyś był królem w każdej dziedzinie. A są dziedziny, że nie jesteś. No, to jest mój upadek, to jest mój grzech, to jest moja słabość. Boże, do Ciebie się zwracam, żebyś Ty był królem w każdej sferze mojego życia. Nie? I... Ale zwróć uwagę, nasz, czyli to, co teraz powiedziałeś, my znowu myślimy na tym jednostkowo, a jednak wydaje się, że to jest modlitwa, tak. Niech się stanie dla nas. Tak. W ten sposób, to w tym momencie po prostu znowu ten wymiar po prostu społeczny tutaj przynajmniej na pewno jest. I jako tak troszeczkę dodaję w tym drugim zastosowaniu, bo żeby coś było społecznie, musi być najpierw jednostkowo, nie? Ale królestwo rzeczywiście, okej, dobra, nie, bo chodzi mi o to, że no, są trzy elementy, mówię, są trzy obszary dla mnie, które ja widzę w tej modlitwie. Akcentuję pierwszy osobisty i teraz przyjdź, niech się dzieje Twoja wola i to znowu dokładnie to samo. Ale Boże, przepraszam, jeśli chodzi o królestwo, to tu chodzi o duchowe i przyjście rzeczywiste. Tak, tak, za chwilę ten trzeci wymiar, bo chodzi o to, żeby, ja mówię, że my się zafiksujemy tylko na ten trzeci wymiar i tylko o trzecim myślimy, nie? Dlatego akcentuję te wymiary, o których się zazwyczaj nie mówi w kontekście modlitwy pańskiej. Dlatego to jest dla mnie ważne, żeby o tym powiedzieć, bo to ma jedyny sens, bo człowiek, który pielgrzymuje do domu Ojca, to jest ten, który uświęca Boże imię, który uczynił go swoim królem,
i który pełni Jego wolę. Ten człowiek jest na drodze pielgrzymki do domu Ojca. Ja mówię w kontekście naszego tematu. Ale to jest pierwsze, czyli Boże, niech się dzieje Twoja wola w moim życiu. Ja chcę Twoją wolę realizować w swoim życiu. Ale drugi aspekt, właśnie, to dotyczy tej wspólnotowości, nasz Ojcze, więc mi zależy, żeby to imię było uświęcane wśród tych, wśród których żyję, z którym jestem na co dzień. To mam na myśli nie tylko społeczność braci, ale rodzinę, znajomych. Ja się modlę, Boże, żeby imię to było święte dla tych, z którymi mam społeczność w zborze, w całym ich życiu. Modlę się o to, żeby to imię było święte dla tych, którzy Ciebie jeszcze nie znają. Czyli ten wątek ewangelizacji też włącza, też w tym sformułowaniu. I to samo odnośnie królestwa i do woli. Żeby to królestwo było królestwem dla moich współbraci, dla mojej rodziny, moich znajomych i tak dalej. Boże, niech to się stanie. Proszę o to. No i to samo z wolą. No i wreszcie, ten trzeci wymiar, który wydaje się nam najbardziej znany i najczęściej stoimy w tym kontekście. Boże, niech będzie Twoje imię święcone. Niech nastanie czas, kiedy to imię będzie święte dla wszystkich. Niech nastanie czas, że Twoje królowanie będzie jedynym królowaniem w całym wszechświecie. Niech Twoja wola będzie jedyną wolą w całym wszechświecie. Jak w niebie, tak i na ziemi. Nie? Więc mamy ten trzy wymiary tej modlitwy i mam absolutnie przekonanie, że no to musi tak działać, bo jeśli działa tylko w tym trzecim wymiarze, no to można zupełnie przeoczyć, jakże ważne zastosowanie dla siebie. Człon daj nam dzisiaj naszego codziennego chleba jest dosyć, jakby to powiedzieć, dziwnym w tym miejscu. Tu jesteśmy uniesieni, zwracamy się do Ojca, o Jego imieniu, o Jego królestwie, o Jego woli, niech się to dzieje i daj nam jeść codziennie. Tak się wydaje, jakby przeskok jakościowy był tak duży, że jakby to niekoniecznie współgrało. Chociaż nie mam wątpliwości, że modlenie się o ten pokarm na co dzień to jest jak najbardziej, ma głęboki sens i nie chcę się od tego zupełnie odcinać, ale wydaje mi się, że tutaj może chodzić o coś więcej, po prostu o coś więcej. Jest takie, to w przykładach mamy codziennego chleba albo powszedniego chleba, ale to nie jest takie oczywiste to słowo. Tam jest słowo w grece, które występuje chyba, bo nie mogę powiedzieć na 100%, ale z tego, co mam wiedzę, to chyba występuje tylko dwa razy w literaturze greckiej, całej, i występuje w Ewangelii Mateusza i w Ewangelii Łukasza. I to są te wystąpienia. Proszę sobie wyobrazić, że jest to słowo, które występuje tylko w Ewangelii Łukasza i w Mateusza, a nie ma go w całej literaturze hellenistycznej. Już nie mówię Septuagincie i jakieś tam religijne pisma, ale wszystkich Homerów i innych wziętych razem nie ma. Nie? Epiuzios jest takie słowo, epiuzios. Marek Ouzios mówił sporo o jakiejś postaci, tak? A epi to jest taki dodatek, przyimek chyba, który występuje, odrębnie występuje, a tu jest zlepek. I to może, nie chcę wchodzić w niuanse, bo to może też by się, ten słowo codzienny, powszedni może znaczyć nadprzyrodzony, nadnaturalny. Nie? I może mieć ta modlitwa wtedy wymiar takiego nakarmienia w sensie takim duchowym, głębszym. Oczywiście ten wymiar, mówię, podstawowy, jak nam się na pierwszy rzut oka przychodzi, to no, niekoniecznie trzeba go kasować. Natomiast wydaje się, że w kontekście całej wypowiedzi, gdyby to patrzeć tak, jak ja to rozrysowałem, taka moja próba kompozycji tego tekstu, nasz Ojcze w niebiosach, nakarm nas tym duchowym Twoim chlebem. Chcę, Boże, pragnę, by Twoje imię było dla mnie święte, święte dla tych, z którym jestem blisko i święte dla tych, którzy tego potrzebują. Chcę, Boże, prosić o to, by Twoje królestwo przyszło do mojego życia, do życia moich braci w wierze. Przychodziło stale, bo to nie jest proces jednorazowy. Nie? I przyszło do tych,
którzy są jeszcze poza jego zasięgiem. I to samo z Bożą wolą. Żeby to w ogóle móc realizować w swoim codziennym życiu, to potrzebujemy Bożego posilenia, Bożego wsparcia. Myślę, że to się w tym momencie jakoś tak logicznie układa. Przepraszam, jeśli można, bo to też może być taki wzór, że najpierw wychwalamy Boga, a potem prosimy o te... Tak. Tak. Ja mówię, tak zazwyczaj jest to interpretowane. Chciałem to tylko pokazać, że jest tutaj pewien nowy wymiar, który wynika wprost ze słowa, który jest specyficznym, wyjątkowym słowem i sama wyjątkowość tego słowa powinna zapalić lampkę, żeby się nad tym głębiej pochylić. Tyle. Nie chcę w to wchodzić głębiej. Natomiast to, co się dzieje dalej w tym tekście, schodzimy do odpuść nam nasze długi, jakie my odpuszczamy naszym dłużnikom. Czyli imię będzie uświęcone, przyjdzie Twoje królestwo do Twojego życia, będzie działała Twoja wola, jeśli Ty w praktyce będziesz odpuszczał, przebaczał. Nie? To jest może nie cały wymiar, ale tutaj w modlitwie wyakcentowane właśnie to. I to może być wyakcentowane dlatego, że to jest raz, że bardzo ważne zagadnienie w naszych wzajemnych relacjach, bo tu jest tu właśnie Ojcze nasz i przebaczajmy sobie nawzajem. Nie? Ale dwa, że to jest trudne do zastosowania. Napisano sporo książek, jak pewne nieprzebaczenia przechodzą z pokolenia na pokolenie przez dziesiątki, setki lat. Antagonizmy, które wynikają z nieprzebaczenia czegoś, to powodują problem poważny. I to nie mówię tylko o narodach świata. Mówię o oddanych Bogu wierzących chrześcijanach, którzy z tym mają problem. Teraz dalej mówi, nie wprowadzaj nas w próbę, ale uratuj nas od zła, ponieważ Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki. Próba, to zło, które nam się może przydarzyć, to myślę, że co nieco koresponduje z tym uświęcaniem imienia, przyjściem królestwa i woli, bo cokolwiek nie jest uświęcaniem imienia, cokolwiek nie jest Królestwem Bożym w naszym życiu, cokolwiek nie jest Jego wolą, to jest nasz upadek. Czasami spłycamy upadek do jakiegoś takiego skandalicznego grzechu. Nie? To jest upadek. Nie? Ja w którymś naszym spotkaniu mówiłem, że upadamy, kiedy nie mamy zwyczaju regularnie Biblii czytać. To jest nasz upadek. Bo w tym momencie nie karmimy się Bogiem i nie możemy myśleć o uświęcaniu imienia Bożego i tych wszystkich elementów. Nie? Chodzi o to, żeby na kwestię upadku spojrzeć no, tak troszkę głębiej, nie tak tylko przez pryzmat jakiegoś rażącego grzechu. Nie tylko, bo to rażący grzech to jest taka oczywista, że nawet nie wiem, czy jest potrzeba o tym dyskutować, ale jaka droga prowadzi do jakiegoś upadku? Nie? Gdzie się zaczyna mechanizm, który prowadzi do tego, że w końcu jest ten jakiś taki spektakularny, zły czyn. Nie? Więc to jest dosyć istotne, żeby myśleć tymi kategoriami. I tu jest akcent, ponieważ Twoje jest królestwo. To do królestwa się odwołuje. Bóg jest królem, Jego jest królestwo, więc tylko On nas może uratować. Nie? I my prosimy, żeby był z nami w tym. No i właśnie, zdumiewające jest, że tu znowu jest na koniec komentarz do tego, i on się wtedy układa w paralele B1, jak tutaj jest na tej ilustracji, że w tej modlitwie, oprócz tych wielkich rzeczy dotyczących naszego Boga, ten praktyczny wymiar w relacji z drugimi i przebaczaniu, no po prostu musimy pamiętać. Chcę powiedzieć, że modlitwa pańska jest głównym akcentem całego kazania na górze. I dałem tutaj na końcu tekst z Ewangelii Mateusza, 18 rozdział, bo tam jest ta ilustracja o tych dwóch dłużnikach. Myślę, że ten temat tam powraca w Ewangelii Mateusza. Jeden mu winny 100 denarów, a drugi 10 tysięcy talentów. Pamiętamy. A to było w odpowiedzi na pytanie, panie, ile razy mam przebaczyć? Czy aż 7? Tak sobie Piotr myślał, że 7 to będzie już strasznie dużo. Nie 7, a 77. Nie? No i teraz tych dwóch dłużników. 10 tysięcy talentów to jest tak niewyobrażalna kwota, to różnie się przelicza na waluty, różnie. Ja to przeliczyłem kiedyś na wagę, bo talent to jest oprócz tego, że ma jakąś tam wartość, w dolarach można przeliczyć tam w innej walucie, ale w wadze. I wyszło mi, że to jest 340 ton około kruszcu. No, proszę sobie wyobrazić, 340 ton ze 100 denarami zestawić. Więc bliźni wobec nas nagrzeszą za 100 denarów. Tyle nam krzywdy narobią.
a nam darowano 340 ton. No jaki jest sens dochodzić się o 100 denarów? Mówię, że to jest... No, bardzo. Tak. Ale niestety te 100 denarów stanowi taką wartość dla ludzi, że po prostu wszystko temu poświęcają. To jest po prostu niezrozumienie idei bycia uczniem Chrystusa pielgrzymującym do domu Ojca. Ktoś taki nie jest uczniem, albo jest upadłym uczniem, jeśli można w ten sposób. Ale uczeń Chrystusa to jest ten, który przebacza, ten, który odpuszcza, bo ma świadomość, ile jemu darowano. Myślę, że Ewangelia Mateusza w całości pojawi się na Berei. Może rzeczywiście od kazania na górze, które może stanowić jeden taki blok na jeden kurs, bo jestem tak zachwycony, muszę wam powiedzieć, kazaniem na górze, że to jest po prostu niesamowite. Jak w trzech rozdziałach, nie? Może być zawarte tak dużo treści. Wspomniałem, że będę chciał zilustrować naszą drogę do domu Ojca. Jeszcze raz to powiem. Droga to nie znaczy, że przemieszczamy się geograficznie, tylko dzieje się coś w nas. Ten rozwój to jest coś duchowego. Gdzieś w Hebrajczyków, no dzisiaj sporo będzie z Hebrajczyków, ale jest taki tekst, i często go ja przytaczam, bo on coś ilustruje bardzo ważnego. Mówi właściwie Gani, autor tego listu odbiorców: z uwagi na czas powinniście być nauczycielami, a tymczasem znowu potrzeba wam kogoś, kto będzie was uczył pierwszych zasad nauki Bożej. Staliście się takimi, że trzeba wam mleka, a nie pokarmu stałego. A pokarm stały jest dla dojrzałych, którzy przez długie używanie mają władze poznawcze wyćwiczone do rozróżniania dobrego i złego. Czyli tu jest pokazane, że w tej drodze, o której tu mówimy, można po prostu nic nie zrobić, tylko kluczyć wokół mleczka i wokół mleczka żyć. A tu chodzi nie. Z uwagi na czas masz być nauczycielem. To jest pytanie, no, każdego z nas. Czy jesteś nauczycielem? To nie jest pytanie, no właśnie do kogo adresował. List do Hebrajczyków napisany jest do liderów jakiejś wspólnoty, tak? I do 10 liderów, słuchajcie, wy macie być nauczycielami. Nie. To jest do całej społeczności. A jeśli to jest społeczność jerozolimska, to mogła sobie liczyć co najmniej kilka tysięcy, jeśli nie kilkanaście. Bo o 5 czy 6 tysiącach czytamy już w Dziejach Apostolskich, nie? A to już upłynęło trochę lat jeszcze. Więc wszyscy mają być nauczycielami. Jakkolwiek nam się to wydaje dziwne. Bo się wydaje, ale ja nie mam daru nauczania, ktoś mi zawsze tak mówi. To jest tak, jak ktoś nie chce ewangelizować, to mówi, ja nie mam daru ewangelizowania. A pisze Biblia, że jest dar ewangelisty, nie? I już mam z głowy. Już mam pozamiatane, już nie mam żadnego obowiązku, nie? To jest takie wykrętne, sprytne, zupełnie niebiblijne i pokazujące, że ktoś kluczy w tym mleku, a nie chce zdobyć się na to, by wędrować do domu Ojca. No i przybytek stanowi no, świetny obraz. Jak powiedziałem, w szczegółach będziemy mieli wykłady brata Szczypki od września, który szczegółowo na makiecie pokaże przybytek, omówi wszystkie święta biblijne też w takim no, w spełnieniu w Chrystusie. A tutaj wydaje mi się, że było to dosyć ważne, żeby to powiedzieć w kontekście drogi do domu Ojca. Ta strzałka, którą widzimy z prawej strony, to jest, pokazuje kierunek drogi. Jest kierunek, a miejsce najświętsze to jest ten ostatni etap tej drogi. I po drodze są różne etapy, w których żyjemy i przybytek doskonale opisuje tą właśnie wędrówkę i dlatego wydaje mi się, że warto ten wątek tutaj przybliżyć. Kiedy podczas grupy domowej omawialiśmy te elementy niedawno stosunkowo, no to no byliśmy pod wielkim wrażeniem, jak precyzyjny był ten Boży plan i jak spójna jest Biblia w swoim nauczaniu w każdym właściwie wątku. Tu jest obrazek, na który chcę zwrócić uwagę, na ten białe płótno, które jest, to jest tak zwany biały bisior, to też słowo, które my znamy z Biblii Warszawskiej.
z kilku innych przykładów, ale ono tak nie do końca dzisiaj zrozumiałe. To jest, ogólnie mówiąc, to jest takie delikatne lniane płótno. Delikatne, bardzo. Takie ekskluzywne, można by powiedzieć, takie odświętne. A tu jest biały bisior, takie podwójnie skręcone nawet pisze. Gdzieś w Apokalipsie czytamy, że ten bisior to sprawiedliwe czyny świętych, nie? Więc, ale biel jest też, wynika z wybielenia we krwi baranka, nie? Ale wszystko jest właśnie, świętość Boga, Chrystusa, to jest fundament do tego, że w ogóle możemy mówić o jakiejś czystości i świętości. Słupek jest też, nie? Jest słupek, na którym ta tkanina dookoła jest mocowana. Więc skupię się tylko na tej czapie. Widać, jaki to jest materiał? Na oko? Srebro. Jak będziecie kiedyś badać szczegółowo, może już to macie za sobą, ale w każdym razie, jak się bada materiały, w których zbudowany jest przybytek, to one mają swój duchowy sens, no nie są tak przypadkowo dobrane. To nie jest tylko kwestia estetyki, choć estetyka też tutaj występuje, bo ten przybytek jawi się piękny, oprócz tego, że spełnia też te funkcje takie poznawcze, dające nam informacje o pewnych rzeczach. Ale teraz zapraszam, zajrzyjmy do tych tekstów z Księgi Wyjścia, bo to srebro, które zostało użyte do tych odlewów, do wykonania tych srebrnych sprzętów, no dosyć ma ciekawe pochodzenie. Jakby ktoś przeczytał, to bardzo proszę. Księga Wyjścia, 30 rozdział, 12-16. Będziesz liczył synów izraelskich, podlegających spisowi, każdy złoży dla Pana okup za swoje życie podczas spisu, aby nie spadła na nich jakaś plaga, gdy będą spisywani. A to niech da każdy, kto podlega spisowi. Pół sytla według sytla świątynnego, a sytl to 12 gerów, przepraszam, 20 gerów. Pół sytla wynosi więc dar ofiarny dla Pana. Każdy, kto podlega spisowi od 20 roku życia wzwyż, niech da dar ofiarny dla Pana. Bogaty nie da więcej, a ubogi nie da mniej niż pół sytla jako dar ofiarny dla Pana na okup za wasze życie. Dar ofiarny za okup za życie. Pół sykla od każdego. A co mówi 38-28? A z 1775 sykli zrobił haczyki do słupów, pokrył ich głowice i obił je obręczami. Jest tam o głowicach? Tak, głowice. No, więc jak wiemy pochodzenie tego srebra, no to już okup za życie, nie? Już jest informacja o okupie w srebrze, nie? Ale mówię, to trzeba przeczytać w tych tekstach, żeby to skojarzyć, żeby to nie było tylko elementem takiej, no mówię, estetyki, nie? No, że akurat to jest srebro. Ciekawe jest, no są ten 27 werset, mówi, że tu jest w słupkach jest srebro na górze, a już w tym miejscu świętym, w tym wewnętrznym przybytku, srebro jest na podstawie. Tutaj podstawa jest miedziana, a tam jest podstawa srebrna, ale budowla już jest złota. To też ma swoje znaczenie. Ale idźmy dalej. Jest brama. Jest jedno wejście do tegoż przybytku. Jest od strony wschodniej. Ja na pierwszych wykładach z tego cyklu wspominałem, że kiedy Adam z Ewą zostali wypędzeni z Edenu, to zostali postawieni aniołowie. Pamiętacie gdzie? W jakim, gdzie to było? W jakim, jakiej
wschód, zachód, północ, południe. Na wschodzie byli postawieni. Na wschodzie byli postawieni, żeby wejście do Edenu było zabronione, a przybytek ma wejście od wschodu, żeby to wejście otworzyć. To jest ta sama idea, która jest zawarta w tych obrazach. Zamknięte wejście do miejsca najświętszego, do sanktuarium, do społeczności z Bogiem, bo Eden trzeba traktować jako miejsce święte, najświętsze, ponieważ tam był obecny Bóg z człowiekiem. Nie? I dlatego brama na wschodzie i brama w przybytku i świątyni też jest na wschodzie, żeby ilustrować, że jest jedno wejście i ono jest, Jana 10, to znamy dokładnie tą, o tym, że wejście jest tylko przez jedne drzwi, jedną bramę przez Pana Jezusa. Cztery kolory tkaniny na białym bisiorze, nie? Czyli z jednej strony ta czystość, a z drugiej to niebiańskie pochodzenie, godność królewska, no i funkcja przebłagalna we krwi. Nastawmy się już na szczegółowsze omówienie tego od września. Ja chcę tylko powiedzieć ogólnie, że człowiek, który jest na początku drogi, jak spotyka się z przesłaniem Ewangelii, to widzi białe płótno, widzi słupki, które mają srebro u góry i widzi to jedno wejście, takie różnobarwna tkanina. Nie? Zaczyna dostrzegać wartość odkupienia, wartość krwi, no i chce wchodzić. Kiedy przechodzi przez ten etap, to jest ten pierwszy etap tej duchowej pielgrzymki do domu Ojca, no to pierwsza rzecz za zasłoną to jest ołtarz całopaleń. Ołtarz całopaleń, no to jest Golgota, to jest krzyż. Pierwszą rzeczą, którą człowiek, który już wejdzie w tym kierunku, ten Boży kierunek, to musi mieć świadomość swojego grzesznego stanu i to, że został przebłagany na krzyżu Golgoty w ofierze naszego Pana. Zwróćcie uwagę, że zaraz za ołtarzem mamy umywalnię. Mamy umywalnię. Mogła mniej więcej tak wyglądać. Nie są dokładne wymiary opisane, czy wygląd, więc każda próba rekonstrukcji może być poprawna i nic nie ma się co przywiązywać do tego, jak to wyglądało. Natomiast istotne jest, że jest ołtarz jako pierwszy, a umywalnia jako druga. Ja chyba z miesiąc temu mówiłem w zborze takie kazanie: uświęcenie, wola Boża względem nas. I dokładnie ten element w przybytku omawiałem szczegółowo, bo faktycznie, jeśli to jest Boża wola względem nas, więc myślę znowu w kategorii drogi ucznia Chrystusa, że i to nawet też się wpisuje w modlitwie Ojcze Nasz, którą analizowaliśmy krótko przed chwilą, że no potrzebujemy stale się obmywać, stale się uświęcać. Ciekawe jest, że źródło tej miedzi, to też jest to w Biblii wyszczególnione, źródło tej miedzi jest z lusterek kobiet, które przed przybytkiem służyły. No i jak już myślimy o lustrze, to od razu nam się kojarzy lustro Bożego Słowa z Jakuba i tym, że mamy Biblię po to, żeby się przyglądać. Przez pryzmat tego lustra widzimy, jacy powinniśmy być, a często jacy nie jesteśmy. I to jest impuls do tego, żeby uświęcać, żeby działać, żeby prosić Boga o pomoc w tym działaniu. Nie? No. Tutaj jest też ten tekst, nie będziemy wszystkich przytaczać, także możecie sobie zanotować do takiego... Może to być też taka jakby sugestia, że po prostu w tym porządku, no to w momencie zyskujemy nowy obraz siebie. Tak. I to jest nam absolutnie potrzebne, żeby nie żyć jakiejś błogiej nieświadomości, gdzie jestem, a gdzie być powinienem. Nie? To jest właśnie Biblia, zresztą dzisiaj ten tekst będziemy z Hebrajczyków 4,12 też omawiać, 13, który pokazuje o tej potędze Bożego Słowa, które ma wykonać pewną pracę. Oczywiście wykona pracę, kiedy my będziemy nad tym Słowem się pochylać. Ona nie wykona pracy, jeśli Biblia będzie kurzyła się na półce. No to jest oczywista oczywistość. W każdym razie proces uświęcenia to jest kolejny etap tej naszej drogi. Dalej mamy, tu jest pokazane, no, też taka rekonstrukcja, próba
rekonstrukcji miejsca świętego. A w miejscu świętym mamy trzy elementy. Też trzeba powiedzieć, że tam nie było żadnych okien, więc menora, ten siedmioramienny świecznik, to było jedyne źródło światła w tym pomieszczeniu. Stół na chleby pokładne i ołtarz kadzidlany. Te trzy elementy są w miejscu świętym i człowiek uświęcony, kapłan musiał przed wejściem do miejsca świętego umyć się i żeby funkcjonować w tej rzeczywistości miejsca świętego. I myślę, że to jest miejsce, w którym przebywamy, czy powinniśmy przebywać najczęściej w naszej duchowej pielgrzymce do domu Ojca. Jesteśmy w świetle, pokażę tutaj to zastosowanie, nie? O tym, że jesteśmy królewskim kapłaństwem. Idea kapłaństwa w Nowym Testamencie dla wszystkich wierzących jest dosyć jednoznacznie pokazana. Mamy świecznik i tu odniesienia do tekstów z Ewangelii Jana, które w rolę, funkcję Pana Jezusa pokazują w kontekście światła, którym On jest. Nie? I żyjemy w tym świetle, w świetle naszego Pana. Nie? W Nim pielgrzymujemy. Stół na chleby pokładne tutaj dałem odnośnik do Jana 6 z kolei. Tam ta historia, jak Pan Jezus zgorszył tłumy Żydów, pamiętamy? Jak Pan Jezus zgorszył, bo kazał, mówił im, że mają jeść Jego ciało i pić Jego krew. Twarda to mowa. Ale dla nas, którzy rozumiemy duchowy sens tych słów, no to jest podstawa naszej egzystencji. Nakarm nasz, Panie, tym nadprzyrodzonym chlebem, którym jest Pan Jezus, nie? To w tym momencie ten fragment modlitwy pańskiej też tak zrozumiany zyskuje bardzo. Czyli chodzimy w świetle Chrystusa, karmimy się Chrystusem i mówię, każdy z tych elementów to jest pewien, ja to nazywam worek tematyczny, w którym Biblia ma mnóstwo do powiedzenia. Dlatego wydaje mi się, droga pokazana na przybytku jest takim kluczem do wejścia w różne obszary, do wchodzenia w zasadzie, bo nie sądzę, żeby ktoś z nas wszedł i już wszystko poznał, wszystko wiedział. Nie? To jest pewien proces, który toczy się stale, stale i wciąż. Ołtarz kadzidlany to też jest zinterpretowane w innych miejscach Biblii. Kadzidło jako modlitwę świętych. Tutaj w kontekście Chrystusa trzeba powiedzieć modlitwę w imieniu Chrystusa. Nie? Ta modlitwa też w Ewangelii Jana jest podkreślana, żeby się modlić w Jego imię, w Jego imieniu. Nie? A znowu, termin imię to nie jest tylko wyraz, nie jest tylko etykietka. Nie? Pokazuje pełnię osoby, która nosi to imię. I takie modlitwy w imię Jezusa szczególnie są tą miłą wonią, która wędruje do Ojca. Nie? I to jest w zasadzie te trzy elementy, to miejsce najświętsze pokazują takie życie chrześcijanina. Gdyby napisać podręcznik Życie chrześcijańskie, a są takie podręczniki, to punkt wyjścia mógł być tutaj i znalazłby mnóstwo zastosowań w całej Biblii, w tym kolorze czerwonym, o którym ja też wspominałem przed chwilą. Nie? Więc chodzi o to, żeby widzieć w miejscu najświętszym nasze po prostu codzienne w zasadzie pielgrzymowanie, codzienne życie z Bogiem, codzienne modlitwy, codzienne karmienie, codzienne korzystanie z tego duchowego światła. To jest absolutnie na co dzień. Służba kapłańska też odbywała się codziennie. Nie? Oprócz szczególnych świąt, takim szczególnym świętem to jest oczywiście Dzień Przebłagania. Księga Kapłańska, 16 rozdział. Wydaje mi się, że w Księdze Kapłańskiej to jest oś całej tej księgi, wokół której cała treść jest gdyby zbudowana. 16 rozdział. No właśnie, to jest pokazane na tym obrazku kapłan i też jest pokazane, że ten dym z tego kadzidła wypełnia miejsce najświętsze. No i kapłan raz do roku wchodził do tego miejsca najświętszego, no składając to przebłaganie, dzień przebłagania, Yom Kippur, inaczej po hebrajsku to się nazywa, nie? Dzień, w którym były przebaczone wszystkie winy, jakie były popełnione w Izraelu. Nie? Także to pokazuje
ten kierunek naszej pielgrzymki. Myślę, że to jest ważne, żeby zrozumieć, że miejsce najświętsze to jest miejsce obecności Bożej. Tutaj jest ta szekina, to światło szekiny, światło, które pokazywało Bożą obecność. I wejście w tą Bożą obecność to jest tak jakby wejście do tego Edenu, z którego byli wypędzeni. Wejście w bliską relację z Bogiem. Ta bliska relacja z Bogiem w Edenie była taka, że Bóg z Adamem i z Ewą rozmawiał. Nie? Przechadzał się po Edenie w porze wiania wiatru, tam jest tak powiedziane. Nie? No i powiedział Adamowi, to ma robić, tego ma nie robić. Nie? Jest po prostu rozmowa. No Bóg ma człowieka przed sobą i z nim prowadzi dialog, rozmowę. No to są takie naprawdę bliskie relacje i niezwykle cenne. I tutaj też jest wejście do tego miejsca najświętszego. Owszem, arcykapłan to robił z drżeniem, z bojaźnią. Nawet była tradycja w którymś momencie w Izraelu, że ten wchodzący kapłan w dzień Jom Kippur do miejsca najświętszego miał sznur przywiązany, że jakby nie wyszedł żywy z tego spotkania, no to żeby go mogli wyciągnąć z tego miejsca, bo nikt do miejsca najświętszego wejść nie mógł. Nawet aż tak gdzieś taki to był dzień dla nich, taki żałobny, pokutny, taki zresztą 10 dni przed Jom Kippur to nazywają Żydzi do dzisiaj 10 strasznych dni w oczekiwaniu. Jak to wyjdzie to oczyszczenie roczne? Czy to będzie oczyszczenie, czy to będzie kara? Także taka gdzieś świadomość towarzyszyła. Dla nas jednak w tym duchowym sensie to jest pokazanie drogi do domu Ojca. Ten finalny kierunek, do którego zmierzamy. I te teksty z Hebrajczyków koniecznie trzeba tutaj przeczytać, ponieważ one nawiązują do obrazu z dnia Jom Kippur. Albowiem Chrystus nie wszedł do świątyni zbudowanej rękami, która jest odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, aby się stawiać teraz za nami przed obliczem Boga. I nie dlatego, żeby wielokroć ofiarować samego siebie, podobnie jak arcykapłan wchodził do świątyni do roku z cudzą krwią. Gdyż w takim razie musiałby cierpieć wiele razy od początku świata. Ale obecnie objawił się on jeden raz u schyłku wieków dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie. A jak jest postanowione ludziom raz umrzeć potem na sąd, taki Chrystus raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują. I jeszcze 10 rozdział od 18. To jest też nawiązanie do przybytku. I pamiętajmy ten obraz przybytku, kiedy czytamy te słowa. 10 rozdział. No właściwie od 19. Mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni. Przez krew Chrystusa mamy wstęp do świątyni. Drogą nową i żywą. Przybytek wskazywał drogę jako obraz, a Chrystus jest rzeczywistością, który spełnił, zrealizował tą drogę. Otworzył dla nas poprzez zasłonę, tu jeszcze o tej zasłonie ostatniej nie wspomniałem, to jest przez swoje ciało. Czyli znowu ta zasłona to też jest ciało Chrystusa. Oraz kapłana wielkiego nad domem Bożym. Wejdźmy na nią. I to jest już wezwanie. Wejdźmy na nią. Nie ze szczerym sercem. Ze szczerym sercem, w pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci na wodzie wodą czystą. Znowu mamy te wszystkie elementy, które przed chwilą omawialiśmy w przybytku. Nie? I to od razu ten obraz żywszy się staje, kiedy i ten tekst staje się żywszy, kiedy się to widzi. Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest ten, który dał obietnicę. I baczmy jedni na drugich. I wraca ten wątek, który tak akcentujemy. Baczmy jedni na drugich w celu pobudzania się do miłości i dobrych uczynków, nie opuszczając wspólnych zebrań waszych, jak to jest u niektórych zwyczajów, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża. Nie? Także od wielkiej teologii, bo tak można powiedzieć, że to jest wielkie przesłanie Bożego Słowa, do takiej praktyki. Jeśli to wszystko rozumiesz, wchodzisz w tę drogę, no to troszcz się o twojego brata i siostrę. Nie? Zachęcaj, motywuj. Nie opuszczaj wspólnych zgromadzeń.
Czerniczek. Tak. Zapraszam na przerwę, w której będziemy kontynuować ten wątek. I posiedzimy trochę w liście do Hebrajczyków i jeszcze przypomnimy sobie Księgę Rodzaju 1-3, to co było na pierwszym spotkaniu i co wspominałem na pierwszym spotkaniu, że do listu do Hebrajczyków 3-4 wrócimy, bo list do Hebrajczyków wydaje mi się jest takim wypełnieniem, takiego najpełniejszym zrozumieniem idei sabatu, która jest zawarta w Biblii, ale to za chwilę.